Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry The Sims 4 z najnowszego dodatku. Jesteśmy w San Muszajno i na ulicy Szynkowej, Nieszykownej, pamiętajcie o tym. No i moi drodzy, zaczynamy kolejny dzisiaj dzionek. Tutaj jak widzicie, no Wojciech ma problemy z pęcherzem, także błagam, idź się wysikać, czy tam zrób to drugie. Dwójeczkę. Jednak dzisiaj dwójeczka. Dzisiaj ewidentnie dwójeczka. Jak wygląda w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o... O, jest ok, jeżeli o to chodzi. Możemy sobie tutaj ładnie się ogarnąć, także jeszcze pójdziemy, coś zjemy. Jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku ogarnęliśmy imprezę, więc wypadałoby tutaj troszeczkę chyba posprzątać. Także Wojciechu, jak zjesz, to posprzątasz. I teraz tak, zdolności, umiejętności. Moi drodzy, zaczynamy za 11 godzin i tutaj... O Jezus, kapie. To jeszcze spróbuj naprawić. Mam nadzieję, że uda nam się wbić ewentualnie jakiś ten, jakąś nową, nowy awans, może w ten sposób. Wiesz co, Wojciechu, to też mógłbyś sprzątnąć i to też mógłbyś sprzątnąć. Tylko pytanie, dlaczego ty sprzątasz w łazience, a nie na przykład w kuchni? Bo nie wiem. Została jedna porcja, wsadźmy to do lodóweczki i teraz tak, jak tutaj wygląda sprawa, jeżeli chodzi o to. Musimy ogólnie udać się w stanie zainspirowania. Czy Wojciech to naprawił? Nie. Spróbuj naprawić. Halo, Wojciech. Opowiedz autoironiczny dowcip. Błagam, napraw, to jesteś zdolny, wiem, że dasz radę. O! Nie leci. Czyżby nam się udało? No kurde, dobra. Mam cynk, że Kicza właśnie trwa na... Nie, dzisiaj nie idziemy na imprezę, sorry. Dobra, weź prysznic, Wojciechu, bo widzę, że śmierdzisz. Jak to w ogóle wygląda? Ukryj się przed wszystkimi, o Jezus, obejmij sipkę w imieniu Jade. Obciskuj się z tą osobą, zaprzyjaźnić się z kimś. No myślę, że może się zaprzyjaźnimy, zobaczymy jeszcze. Natomiast teraz tak, dobrze by było, gdyby Wojciech sobie coś tutaj pograł może. Graj w grę, pograj w to, niech ci się tutaj ładnie ogarnie. Flirciarski nastrój, nice. Dobra, na razie poczekamy, niech nam się troszeczkę zabawa ogarnie. I przy okazji też, jak widzicie, wbijamy tutaj sobie umiejętności w grach. A, jeszcze jedna rzecz, bo ja miałem coś zobaczyć. Czy długość życia, dobra, mamy ustawione na długie, okej. Dobra, robotę zaczynamy za 6 godzin, więc jeszcze mamy chwilkę. Można by coś się tutaj pokusić o zrobienie czegoś. Nie będziesz mi oglądać tych. Może z nią na razie nie ogarniajmy żadnych interakcji. Co my tutaj mamy? Zajmij się gotowaniem. Daj klucz do mieszkania. No sorry, nie dam. Wojciechu, tak szybko? No coś ty. Dobra, ugotujmy może pan de muerto dla jednej osoby porcji. Jeszcze sobie zjemy, myślę, że przed robotą. I przy okazji nam się tutaj ładnie wbije chyba. No nie, no ile tych myszy tu będzie w tym domu? Chryste, panie. Unicestwienie, Wojciech, unicestwienie, dawaj. Pewny siebie, proszę, 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 proszę. Ale dokończ żarcie, byłoby miło. Hej, co się nudzi mi się, chcesz spędzić ze mną trochę czasu? Możemy się bliżej poznać albo porobić. Czego tylko dusza zapragnie? Czyżby Andes do mnie wpadł? Tak, dobra, niech przyjdzie. Zgódź się na wspólne spędzenie czasu. Co prawda my idziemy za niedługo do roboty, za 4 godziny, no ale mamy jeszcze moment, więc możemy z nim porozmawiać. Tylko, że on już chyba poszedł. Nie! Nie, 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 Wojciechu, nie drzem się, zacznij... Aha, czyli jednak, dobra. Ale w sumie wiecie co, to może i troszkę lepiej wyśpimy się przed robotą. Jade rozdzwoni, no dobrze, odbierz. Nie, wybacz, nie idziemy, Wojciech. Czemu mam pracę za 2 godziny? Co tu, czas przeskoczył? Okej, to jest troszkę weird. Podziwiaj się w lustrze. No to popodziwiajmy się w lustrze. Wyrzućmy jeszcze śmieci, zanim wyjdziemy. No jesteśmy pewni siebie, to jest tak troszkę... Odłóż. I do roboty. Dobra, teoretycznie chyba powinniśmy pójść. Wojciech, robota!
Okej. Teraz tak, Wojciech, dobra, widzę, że czas już mi jako tako leci, więc może zróbmy tak. Rozmawiaj ze współpracownikami, może popoznajmy troszeczkę ludzi. Widzę, że ocena mi podskakuje całkiem fajnie, pracujemy do pierwszej. Natomiast awansu my chyba nie zdobędziemy. Pracuj ciężko. Oho, Andec już tam jakąś imprezę robi. Dobra, zarobiliśmy dzisiaj 144. No niestety nie jest to dużo. Sprzątnij. Jesteśmy cholernie zmęczeni. To teraz jeszcze tak, zanim pójdziemy spać. Wyrzuć zepsute jedzenie, otwórz. I może... Ja nie wiem, co on mi za bardzo wyrzuci. No ale dobra. Zjedzmy fasolkę po brytońsku jeszcze. Na collation. I znalazłem kasę. Jak widzicie, to jest właśnie cecha tej parceli, że od czasu do czasu zdobywamy jakieś fajne właśnie rzeczy. Także dobra, posprzątajmy. Nie wiem, czemu on to tak robi i idziemy spać. Dobra, zaczynamy za 14 godzin, więc no niestety to nasza praca to tak będzie, wiecie, no ona się ogarniać, ale wydaje mi się, że dzisiaj uda nam się jakoś ładnie awans chyba ogarnąć, więc myślę, że będzie spoko, także się wyśpijmy, zjedzmy, nie musimy na razie nic przygotowywać, więc jest spoko. Dobra, wstaję, nowy dzień, ale wyśpijmy się na maksa. Nie mogę dosięgnąć, ale udało mi się rzucić pocztę w tamto miejsce. Powodzenia w jej wyciąganiu. No fantastycznie! Fantastycznie! Dobrze, Wojciechu, otwórz sobie lodówkę, bo ty masz jeszcze tutaj coś do jedzenia, także weź sobie porcję, potem pęcherz i pocztę sprawdźmy, tak? Weź... O, nie mogę sprawdzić poczty. To gdzie ona, przepraszam, wrzuciła tą pocztę? Wiecie co? To jest tu... Oj, nie! Czy ja dobrze widzę, że tu są karaluchy? Widziałem kątem... Ojeja, kochany. Nie, jak ja mam się ich pozbyć? Nie widzę ich, więc tak średnio będę mógł tutaj cokolwiek zrobić. No Wojciechu, jemy. Szybko. Za 3 godziny. Kurczę, jak ten czas szybko leci w tych simsiorach. No, masakra jakaś. Jest karaluch, eksterminacja. Dobra, chyba się udało, jesteśmy pewni siebie. Dobra, halo, sprzątnij. Wyrzuć jeszcze śmieci. Jeżeli chodzi o zabawę, jak widzicie, nam tutaj troszeczkę... Co my tutaj w ogóle mamy? Narzekaj na problemy w mieszkaniu. Znowu mamy dać komuś klucz i ćwiczyć przemawianie. Kurczę, ćwiczyć przemawiania to ja chyba nie chcę, bo to nam nie za bardzo da. Dobrze by było, gdybyśmy byli zainspirowani. Tylko ja nie pamiętam, jak tu się robiło inspirację. Może zacznijmy ten średni obraz. Dobra, zdobyto poziom umiejętności. Pójdziesz ze mną na randkę. Wybacz, nie mogę. Zaraz idę do roboty, sorry. Dobra, czas do roboty, idziemy. Co prawda, jak widzicie, niestety zabawa nam troszkę spadła, no ale nic na to nie poradzimy. Mam wielką nadzieję tylko, że uda nam się zdobyć awans. Gawędź z szefem może? Może to nam troszeczkę poprawi. Mamy coś nowego, widzę na tablicy. Teoretycznie chyba powinniśmy, wiecie co, zdobyć awans, tak mi się wydaje. Jesteśmy spięci. Badaj metody mistrzów kuchni, może w ten sposób. I... A, nie zdobyliśmy awansu, jak widzicie się cofnęło. Dobra, pracuj ciężko, musimy zdobyć awans dzisiaj. Koniecznie. Także awans już mamy zaliczony, więc udało nam się. Teraz jeżeli chodzi o robotę, to w sumie mamy 15-23, więc pracujemy troszeczkę mniej. No ale jest okej, okay. Zostaw pasywno-agresywną notkę. Dobra, dawaj. Dobra, zostawiliśmy. I teraz tak, standardowo, weź prysznic. No ale wróciliśmy, sami widzicie, już jest tak ciemno, że już nic tutaj nie za bardzo nie zrobimy. Umyj zęby. Spróbuj się uspokoić, mam nadzieję, że się uspokoimy. Zabawa nam bardzo tutaj lipnie, to może jeszcze surfuj po kanałach. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. No i potem jak już posurfujemy, pójdziemy po prostu spać. Tylko, że znowu, widzicie, zaczynamy robotę za 12 godzin, więc myślę, że Wojciech jak się i tak... A, osiągnij drugi poziom umiejętności miksologii. Kurde, ale to ja muszę w takim razie sobie bar kupić. Musimy kupić bar, tylko że ja tego baru to ja tu nie umieszczę, nie pomieszczę. Ja chyba tego baru nie pomieszczę nigdzie.
Poczekajcie, to powinno być chyba w ogrodzie, jeśli dobrze pamiętam. Nie. W salonie, jadalnia, jadolnia, to są bary. Słynny smakusz. No tu mamy jakiś teoretycznie, ale... Słuchajcie, ja tego nie zmieszczę tu nigdzie. Kurde, zapomniałem zupełnie o tym, że jest potrzebna miksologia do tego. Oj, oj, oj. Niestety to jest minus tego dodatku, że te mieszkania wszystkie są małe i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, gdzie mogę ten barek postawić, to tutaj. Tylko, że znowu on tak tu z dupy bardzo będzie stał. Tu go nie postawię, bo są drzwi. Ewentualnie mógłbym w sumie zrobić to w ten sposób. O, tak możemy ewentualnie zrobić, żeby chociażby tej miksologii się troszeczkę pouczyć. Dobra, Wojciechu, jak tam twoje ten... Dobra, już możesz się nie uspokajać. Już może jest, zaraz się uspokoisz chyba. Uch, flirciarski, dobra. I zabawę musimy sobie zrobić. Kurczę, my dzisiaj w ogóle chyba, wiecie co, nie udamy się nigdzie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek chodzenia i tak dalej, coś tak mi się wydaje. Dobra, idź już spać. I dobra, teraz tak, jak wstaniemy, to sobie otworzysz i sobie coś wpierdzielisz. Mamy w ogóle nasze jakieś zdjęcie, to może dajmy tutaj. Bo my zaczynamy pracę za 5 godzin. Kurde, będzie bardzo ciężko. Ewentualnie wiecie, co możemy jeszcze zrobić? Tak, porozmawiamy sobie może z Andecem. A wyślemy sobie SMS-a do Jade. I porozmawiamy sobie jeszcze może z Wojtkiem. No widzicie, Andec znowu do mnie przyszedł, ale ja nie mam czasu dla niego, kurde. Jesteśmy zajęci karierą. Muszę rozwinąć karierę. Jak nie rozwinę kariery, to będzie lipa, no. Dobrze. Ćwicz przygotowanie drinków. Dobra, poćwiczymy jeszcze. Zobaczymy, może nam się uda. Chociaż 2 godziny. Teraz będziemy gadać. No nie wiem, czy to coś pomoże. Dobrze, poznać kogoś nowego. Kup zmywarkę do naczyń. Nie. No i zaczynamy za godzinę. Dobra. Zdobyto poziom umiejętności miksologia, ale coś mi się wydaje, że chyba nie wbijemy tego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przeskakuje mi czas. Nie wiem, czym to jest spowodowane za bardzo i trochę się tego niepokoję, bo... Dobra, idziemy. Andec, czemu ty... Przepraszam, coś ty zrobił? Dlaczego... Dlaczego on mi zostawił, przepraszam, bardzo śmieci w domu? Jaki ham. Jaki ham w ogóle? Czy ja mam... badaj, wyluzuj, rozmawiaj ze współpracownikami, niech nam się też troszeczkę... Chociaż towarzystwo widzę mamy na maksa, to może wyluzujmy po prostu. O, i rośnie nam troszkę zabawa, więc będzie spoko. Dobra, zarobiliśmy dzisiaj 208, ale co to ma być w ogóle? Dlaczego on mi śmieci przyniósł do domu? Jaki kurde... Oj, coś czuję, że będzie... Awantura wisi w powietrzu, moi drodzy. Awantura wisi w powietrzu. No dobra, Wojciechu, jedz, jedz, jedz. Dobra, jak zjesz, to wyrzuć. Posprzątaj też. Dobra. I jak tutaj wygląda sprawa? Moi drodzy, ja tak jak wam mówiłem, ja bym bardzo chciał się zająć tym awansem, także myślę, że sobie tutaj troszeczkę się podszkolimy, żeby chociażby, wiecie, no żeby kurczę te nasze poziomy były naprawdę na wysokim poziomie i żeby to fajnie, fajnie wszystko szło. Także myślę, że kilka tych dni, które teraz, chociaż w sumie mogłem... Aj. Może zmienimy jednak pracę, kurczę, żeby pracować w domu, byłoby lepiej, mielibyśmy na wszystko czas, a tak to jest, kurczę, lipa, nie swój. Czemu jest... Aha, jesteś nie swój, bo energia, dobra. Przygotowywanie jedzenie, dobra. Czy my coś w lodówce jeszcze mamy? Mamy, dobra. No i Wojciech idzie spać. No i niedziela, znowu. Tylko teraz tak, jeżeli dobrze by nam się, moi drodzy, udało to zrobić i jeżeli wbilibyśmy przygotowywanie drinków jedzenia, mielibyśmy szansę na to, żeby wbić kolejny awans. Dobra, Wojciechu. Chlitark. Chlitark się zrobił.
A w internecie piszą, że po chwili występuje jakieś fenomeny, chcesz to sprawdzić? No z wielką chęcią bym to sprawdził, tylko mogę to sprawdzić, jak skorzystam ze wszystkiego. Bo tak pójść z pełnym pęcherzem to tak lipnie. Dobra, Wojciech, już się nie kąp. Dobra, wiecie co? Idziemy na ten pchli targ. Czytaj o festiwalu. Weźmiemy sobie dzień wolny. Wybierz się na pchli targ. Pójdziemy z Andecem i pójdziemy może z Jade. Dobra. Ja zaraz wezmę telefon i wezmę ten dzień wolny, bo chyba mamy jakiś dostęp. To sprawdzimy sobie ten pchli targ, jak to wygląda w Simsach, bo... przyznam się szczerze, że jestem bardzo ciekaw. Jeszcze na ten temat nic nie widziałem. Poprzednio był jeszcze jakiś festiwal ten taki dziwny. Ale też nie byliśmy na nim, no bo coś nam wypadło, z tego co pamiętam. Więc tak średnio. Ale myślę, że zaraz się to wszystko nam wyjaśni, rozjaśni i tak dalej. No dobrze, tylko teraz tak, zanim, poczekajcie, zaproś, gdzie to było, przynieś podróżuj, weź urlop, nie przenoś rodzinę, weź urlop, moment, gdzie to było, weź dzień wolny, kariera kulinarna, tak. Mamy 3 dni wolne dostępne, więc myślę, że... Dobra, mamy dzień wolny. No i co teraz, jeżeli chodzi o ten pchli targ? O, ktoś tu zostawił jedzenie. Aha, mogę to wyrzucić. Gdzie jest ten pchli targ? Halo. Tu jest. Dzień dobry. Targuj się. A co ja tu mogę w ogóle pokupować? Rozumiem, że ta kobieta sprzedaje lampę, tak? Tu są jakieś kanapy, fotele, inne rzeczy. Może czekajcie, bo może czymś się tutaj... Daj napiwek może. Dam ci napiwek, proszę bardzo. Wojciech! Miałeś mu dać napiwek, a ty tymczasem co? A, no tak, bo ty jesteś głodny. Zapomniałem. Dobra. Co my tutaj mamy? Wrzuć monetę. W ogóle dużo fajnych rzeczy widzę doszło. Patrzcie, ktoś sprzedaje kryształy. Wyłóż towary, obejrzyj... czyli widzę, że my też jako tako możemy zająć się pchlim targiem i możemy tutaj różne ciekawe rzeczy ogarniać. Wiecie co? To mi się bardzo podoba. Ale zważywszy, że jesteśmy tutaj z ekipą, to może zaprośmy ich wszystkich tutaj. Przyjdą wszyscy? Dobra, jest Andes. Proszę bardzo. Wypróbuj razem. Halo, Wojciech, wypróbuj razem. Zabawa nam przynajmniej wzrośnie. Zrób wspólne zdjęcie. Okaż podziw. Wojciech jest oszołomiony. Porozmawiaj o dobrym jedzeniu. Więcej opcji. No zróbmy przyjazne. Co my tutaj w ogóle jeszcze mamy? Targuj się ze sprzedawaniem na pchlim targu. Oglądaj występ karaoke. Wyślij flirciarskiego SMS-a. Możemy w sumie wysłać flirciarskiego SMS-a. Czemu nie? Wyślimy go do Jade. I mamy też zadanie, żeby się potargować. Tylko ja nie wiem czasem, czy ten pchli targ to już się nie zakończył. Dobra, targuj się. Chcemy się targować o kryształy. Czemu nie? O co tu chodziło teraz? Dlaczego? Aha, dobra, bo Andes chyba sobie poszedł. Dobra, idziemy się targować. Widzicie, co no jest. O. No i zaliczyło mi, czy nie? Nie zaliczyło mi. Kup obiekt na pchlim targu. Po ile to można? 150, naprawdę. No dobra, ale mamy 15. Dobra, kup to. Wojciechu, kup. Dobra. Kupiliśmy, dostaliśmy sobie tutaj ten. Fajnie. Zaproponuję wymianę okazów kolekcjonerskich, a może tak, albo nie, wymień się kryształem. Kurczę, słuchajcie, tu jest naprawdę bardzo dużo różnych fajnych rzeczy widzę do zrobienia i... Dobra, zdobył tu zdolność fizyczną, ale czekajcie, rzucaj do kosza z dowolnego miejsca razem. Czy moja ekipa, drużyna jest? O, przyszli. Ćwicz dribbling. No dobra. No i co? To wszystko?
Kurczę, coś mi jakoś tak za szybko ten czas wszystko leci. Oddaliśmy mu napiwek, fajnie. Przepraszam bardzo, co pani robi? Dominik. Aha, to jest Dominik, czyli to jest ktoś z was. O, to w ogóle z kim rzucamy? Czy to jest Jade? Tak, to jest Jade. Dobra, jak w ogóle stoimy z czasem? Jest 17, jest 18, spoko. Pchli targ jeszcze trwa? Nie, widzę, że tutaj wszyscy... Aha, festiwal kończy się za godzinę. Co my tutaj mamy? Zamów jedzenie, targuj się. Może się potargujmy? Potargujmy się z każdym. Czemu nie? Aha! Tak bardzo chamsko przed oczy... Aha, dobra. Czemu ta kobieta zamknęła przed nami ten? Nie ogarniam. Dobrze, ale zamówmy sobie może zupę. O! Dobra, zjedzmy sobie. Ojojojojojoj. Ma pewne trudności z jednymi pałeczkami, się zaraz, żeby nie częściej jadać potrawy wymagających użycia. O, proszę. Dobra, to wiecie co? Może zrobimy tak. Na koniec wrzucimy sobie jeszcze monetę do tego stawu i wrócimy do domu po prostu. Tak chyba będzie najlepiej. Że Wojciech nie przywykł do jedzenia pikantnych potraw. W ogóle zobaczcie, jak to się chamsko skończyło, nie? Po prostu sobie tak znikło. Ale bardzo fajnie, że pododawali takie festiwale. To mi się podoba. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No dobrze, czy gra mi się załaduje? Dobra. Także wróciliśmy do naszej parceli, no i teraz tak, wypadałoby się tutaj troszeczkę, że tak powiem, odświeżyć pod prysznicem. Konkurs karaoke, bo Jezu, znowu jakieś konkursy, inne rzeczy, ja nie mam czasu na to, ja tutaj muszę, jesteśmy na wakacjach, ale i tak zaczynamy o 15, więc mamy 20, także ja bym wolał się wyspać, poogarniać wszystko, żebyśmy mieli, wiecie, duży zapas i żebyśmy zdobyli kolejny ten... żebyśmy zdobyli po prostu kolejny poziom kulinariów i tak dalej, bo wtedy nie dość, że pracowalibyśmy jeszcze mniej. Zobaczcie, możemy nawet zrobić zupę po, czyli wychodzi na to, że jedząc na mieście i tak dalej, uczymy się też przepisów. Fajnie, dobrze wiedzieć. Dobra, ten kryształ to sobie połóżmy tutaj z jego targu. No Wojciech, już. Już się wykąpałeś, dawaj, gotujemy. Dobra, to zrobiłem troszkę za szybko, ale możemy zrobić jeszcze jedną rzecz i to sobie schowam do lodówki. Oho! Sąsiadki robią bibę. Fenomenalnie. Już biliśmy 6 poziom gotowania? Bardzo szybko, powiem wam szczerze, ale zróbmy jeszcze... Nie wiem co to jest, ale zróbmy na przyjęcie. Zróbmy na przyjęcie. Wbijemy przynajmniej 100% przygotowywania jedzenia i drinków, więc myślę, że jeżeli dobrze ogarniemy tą robotę za 16 godzin, to chyba spokojnie nam się uda wbić kolejny poziom awansu. W ogóle ile my mamy punktów? Mamy 1400 punktów, niestety na nic mnie to na razie nie stać, więc tutaj nic nie zdziałamy. Dobrze, Wojciech jest rozdrażniony, wcale się nie dziwię. Dobra, wal w drzwi. Zbesztaj, obraz prosto w twarz, rób raban. Narzekaj gniewnie na hałas. Narzekaj na problemy. I wyrzuć to z siebie. Rzeczywiście z każdym źródłem wyrzucia spróbuję być... Uła! Zobaczcie, co prawda widzę, że spadło nam jako tako troszeczkę z nią po prostu stosunki. Oho, patrzcie, przyszła do nas. Dzień dobry. Pręż muskuły. Mamy przeproś, przeproszę ją. No przepraszam, źle się zachowałem. Poznajmy ją jeszcze, zacznij rysować nieprawdziwą obraź, wyproś u całej dłonie, rozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie.
Shoma Falaru. Subao. Quaxena. Rozmawiają o przyrządzeniu drinków. Gdzie ona poszła? Aha, rozumiem, że sobie po... Wyrzuca nam śmieci. O, jaka ona miła. A, nie mam pytań. Dobra, tu mamy tak. Poznać kogoś nowego. Dać klucze do mieszkania i zajmie się gotowaniem. Nie, no tego nie zrobimy niestety. Co my tutaj mamy? Poznaj Simkę. No to poznajmy ją. To powinno być w przyjaznych. Albo i nie sprawdzę tego. Vobi ibsa bibdo, Ques? Esenoi, Florib. No dobra, może pierw poprawmy jej humor. Chociaż ona chyba już poszła? Nie, siedzi na łóżku. No halo, jak to działa? Plotkuj, Wojciechu. Dobra, już nie oglądaj tej telewizji. Już, no oglądałeś się. Mam coś tutaj takiego jak poznaj. Yumi, Joss Baxin, Shep Marmu, Befite Pelka, Rasha Parbaleum. Zobaczcie, nie mam poznaj. Ciutkę bez sensu. Dobrze, co my tutaj mamy? Wygadaj się przed kimś. No to wygadajmy się przed nią. Wojciech! Naprawdę? Wyrzuć to z siebie. Aha, wyjedź na urlop w granitowych kaskadach. Fajnie. Dobra, wiecie co? Może pożegnajmy się już z nią i dobranoc. Bo ja widzę, że ja się jej tutaj nawet ja jej tutaj nie poznam. Idźmy spać, dlatego że musimy ogarnąć kolejny poziom tego, a musimy jeszcze przygotować jedzenie i wszystko. Zaczynamy za 10 godzin i będziemy mieli 2 dni wolne. Więc ja myślę, że po tym dniu to będzie idealny dzień, żeby skończyć odcinek. Wtedy będziemy mogli sobie w następnym troszeczkę, wiecie, pospotykać się z innymi i tak dalej, więc myślę, że będzie fajnie. Teraz tak, gotuj. Zrobimy sobie może jajecznicę z bekonem dla jednej osoby, jak wstaniemy. I nie zapar... O Jezus, ja chyba prądu w ogóle nie mam. Pamiętaj, Penny Pieces. Sorry, nic nie zrobimy. Aha. No nie, żarty! Nie mogę sprzątać. Dobra, to pójdźmy szybko, zapłaćmy ten czynsz. Dobra, poczty nic nie mam, ale czynsz zapłacony w terminie, więc jest spoko. Prąd chyba odzyskany. Albo i nie. Dobra, czy nam to wbije? Te 100%. Tak, wbiło nam, dobra. Zjedz szybciutko, bo jesteś głodny. I jesteśmy w stanie zainspirowania, fajnie. Pomyśl pod prysznicem, to powinno nam chyba dać zainspirowanie. Chociaż może lepiej nie. Prysznica nie weźmiemy, nie zdążymy już niestety. Także idziemy do roboty. No, i jeżeli dobrze teraz to wszystko potoczymy, to wydaje mi się, że uda nam się ładnie ogarnąć... uda nam się ładnie ogarnąć. Pracuj ciężko, no zobaczymy. Rośnie nam to na razie, tak bym powiedział, troszkę wolno. W ogóle czas mi się znowu dłuży, nie wiem czemu. A, bo ta kobieta jest u nas w domu. Niezadowolenie klientów są niedogotowane i niezjedliwe danie. Wojciech może to załatwić na 2 sposoby. Podgrzać danie mikrofalówce albo przygotować potrawę od początku. Przygotuj danie ponownie, oczywiście. Dokładnie, w restauracji nie ma podgrzewania, trzeba zrobić od nowa. Dobra, pracujemy do 23. Festiwal humoru i hardów, no fantastycznie, super, że na niego pójdę. Super. Super, że na niego pójdę, na pewno. Już pędzę. Kurczę, nie wbijemy dzisiaj tego awansu, coś czuję. Dobra, porozmawiajmy ze współpracownikami, może to nam... Kobieto, czy ty możesz wyjść z mojego domu, bo zakłócasz mi moją czasoprzestrzeń. Wiesz o tym? Zakłócasz mi moją czasoprzestrzeń, przez co nie mogę szybciej i szybciej czasu przewinąć. Nie wiem, ona się chyba zbugowała w ogóle. Jesteśmy bardzo spięci, nie fajnie, ale błagam cię, Wojtek, masz jeszcze troszkę czasu, wbij. Wbij awans, proszę. Jesteś już tak blisko. Jesteś już tak blisko. Pracuj ciężko. Proszę. Proszę. Po prostu. Jest! Powiedz, że dost... Jest! Dobrze.
Mamy awans. Dostaliśmy bonus, dostaliśmy też z tego co widzę jakiś zlew. W ogóle tamtego tego chyba nie zrobiliśmy. O właśnie, zobaczcie. Zlew kuchenny i to jest chyba nawet ten sam zlew w sumie, który mamy, tylko zmienię mu troszeczkę kolor. Na ten i dostaliśmy też ekspres. Nice. Tylko, że i tak nie mam gdzie tego ekspresu postawić, bo musimy mieć i tak wolny blat, więc go sprzedam. Także zobaczcie, mamy już troszeczkę więcej gotóweczki, jest fajnie. No i teraz osiągnie trzeci, no i tak, myślałem, miksologia, ale zaczynamy za 4 dni. Także moi drodzy, w następnych odcinkach myślę, że troszeczkę spędzimy tutaj socjalnie, poogarniamy sobie ewentualnie te festiwale, które gdzieś tam się zaczynają, bo w sumie na to by wychodziło. Mamy 4 dni roboty, 4 dni spokoju, także za tydzień w następnym odcinku sobie to jakoś ogarniemy, a ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i wpadnijcie też na wszystkie social media, linki macie w opisie do filmu. Także co, trzymajcie się, cześć, pa pa!